Cześć kochani, witajcie. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, natomiast witajcie ze słonecznej Irlandii. Mamy godzinę 10, a już jest 21 stopni, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo słoneczny dzień. Zobaczymy, na ile mi tutaj natura da nagrać. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Tak jak widzicie, chcę dzisiaj Wam powiedzieć o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. I przy okazji obalić kilka mitów. Tych mitów jest oczywiście więcej, ale ja myślę, że najważniejsze są jest te kilka, o których chcę Wam opowiedzieć. Więc tak, zrobiłam sobie listę 5 mitów dotyczących jeżdżenia w fotelu tyłem. Foteliki tyłem są to foteliki RWF, czyli z angielskiego Rearward Facing fotelik, tak? Także mamy, ja sobie zapisałam 5 mitów. Mit numer 1, ten, który jest chyba najczęstszy, to jest to, że dziecko płacze w foteliku tyłem. I tutaj mamy tak naprawdę kilka argumentów przeciwko tej teorii. Pierwszy argument jest taki, że bardzo często podają to jako argument rodzice dzieci, które jeżdżą w łupince, w fotelu, który jest pierwszy. Ten fotelik jest przystosowany po to, żeby zapewnić maksimum bezpieczeństwa dziecku praktycznie od urodzenia, znaczy od urodzenia, tak? Od powiedzmy 2-2,5 kg aż do 13 kg. Więc ten fotelik jest najbardziej przystosowany dla noworodków. Jest on najbezpieczniejszy i najlepiej jest, żeby dziecko jeździło w nim jak najdłużej. Ale to nie zmienia faktu, że dziecko, które już ma tych miesięcy 7, 8, 9, 10 czy nawet więcej, i wagowo się do niego mieści, to może się zdarzyć, że po prostu denerwuje się, ponieważ ten fotelik jest mocno zabudowany, jest nisko i jest mocno pochylony do tyłu, więc dziecko widzi tylko i wyłącznie pod sufitkę. No i przez to denerwuje się, bo nic nie widzi, nudzi się i płacze. Przy czym przy 2- czy 3-miesięcznym dziecku czy noworodku tak mocno zabudowany fotelik oczywiście nie jest problemem i jest jak najbardziej stosowny, tak? To nie zmienia faktu, że przy już starszym dziecku jest nadal najbezpieczniejszy, ale jakie dziecko może już się po prostu denerwować. Więc przesadzenie do większego fotela może rozwiązać ten problem. I tak naprawdę często rodzice przesadzają właśnie dziecko z pierwszej łupinki do fotela przodem i twierdzą, że dziecko przestało płakać, bo przesadzono je przodem. Ono przestało płakać, bo zaczęło więcej widzieć. Ponieważ fotel ten następny od 9 kg po prostu jest wyżej, jest większy i dziecko po prostu zaczyna widzieć więcej. Kolejne jest to, że dziecko płacze, bo jest mu niewygodnie, więc należy mu dopasować po prostu fotel do dziecka, tak? Do tego, żeby dziecku było po prostu w nim wygodnie. Często też takie historie słyszałam, że właśnie dzieci płakały w fotelu, po czym rodzice pojechali do sklepu, profesjonalnego sklepu, gdzie dopasowali dla nich fotelik i nagle okazało się, że dziecko po dopasowaniu fotelika tyłem przestało płakać, bo miało po prostu wygodnie. Dziecko może płakać właśnie dlatego, że jeszcze może płakać dlatego, że jest mu na przykład za gorąco, za zimno, może płakać, bo ma chorobę lokomocyjną. To się oczywiście zdarza. I powiedziałabym tak, przesadzenie przodem nie powinno być pierwszą rzeczą, jaką zrobimy. Najpierw powinniśmy zastosować kilka różnych trików, które można zastosować, zanim zdecydujemy się na przesadzenie dziecko przodem, ponieważ czasami wystarczy coś tak prostego, jak uchylenie okna albo rozebranie dziecka. Na przykład mnie jest bardzo niedobrze zimą, zwłaszcza w dni typu na przykład Wszystkich Świętych, kiedy wsiadamy, wysiadamy do samochodu, jest gorąco, potem jest zimno, potem znowu gorąco, jestem w grubej kurtce, jest mi po prostu niedobrze. I wystarczy, że po prostu się rozbiorę i że w aucie będę jechać rozebrana bez kurtki i jest mi okej. Więc są na przykład opaski takie specjalne na rękę. Można zakleić pępek plastrem, to i podobno też działa. Także tych sposobów jest dużo i zanim stwierdzimy, że przesadzimy dziecko i że dziecko płacze, bo ma chorobę lokomocyjną, spróbujmy zrobić te wszystkie rzeczy, czy też inne, które znajdziemy, zanim przesadzimy dziecko przodem. Także dziecko może, jakby nie mówię, bo są takie dzieci, które rzeczywiście płaczą, i przesadzenie przodem będzie rozwiązaniem. Ale z drugiej strony znam też takich rodziców, którzy pokonani tak płaczem dziecka w samochodzie, przesadzili je przodem,
I jakiś czas później spróbowali przesadzić dziecko, kiedy już było nieco starsze, spróbowali przesadzić je tyłem i wszystko było ok. Kolejny mit numer dwa. Dziecko nie chce jeździć tyłem. Dodam, że mówimy tutaj o dziecku, które ma 9, 10, 11 miesięcy, czy nawet półtora roku. Takie dzieci zazwyczaj jeszcze nie mówią, więc ono nie może nam powiedzieć: mamo, nie chcę jeździć w foteliku tyłem, czy tato. Więc nie nastawiajmy się, że dziecko nie chce jeździć tyłem. Tak samo jak mówiłam w poprzednim filmie. Jeżeli nie pokażemy dziecku alternatywy, to dziecko będzie tak jeździć, bo dla dziecka świat jest taki, jakim my go pokazujemy, tak? Czyli jeżeli my pokażemy dziecku, że można jeździć przodem albo tyłem, albo mieć niezapięte pasy czy cokolwiek, to dziecko będzie to wykorzystywać. Natomiast jeżeli dziecku tego nie pokażemy i po prostu będziemy się porządnie zapinać, będziemy jeździć tyłem, to dziecko przyjmie to jako fakt, po prostu tak jest zbudowany świat. I to jest dokładnie tak samo, jeżeli mamy dziecko, które na śniadanie je frytki i McDonalda, to ono nie poprosi o owsiankę, tak, na śniadanie, bo nie wie, że może poprosić. I tak samo na odwrót, jeżeli dziecko dostaje owsiankę codziennie na śniadanie, czy tam inny zdrowy posiłek, to nie poprosi nagle o frytki i McDonalda, oczywiście takie małe, i rodzic nie powie, że dziecko nie chce jeść owsianki na śniadanie, tak, a chce jeść McDonalda, bo dziecko nie zna alternatywy. Więc dopóki my dziecku nie pokażemy tej alternatywy, to dziecko po prostu będzie tyłem jeździć. Mit numer 3. Mit numer 3 to znaczy: dziecko nic nie widzi. Otóż chciałabym, żebyście osoby, które uważają, że dziecko nic nie widzi w fotelu tyłem, zrobili bardzo, bardzo prosty eksperyment. Usiądźcie sobie w fotelu i zsuńcie się do tego poziomu, na którym będzie dziecko siedząc w foteliku. I teraz zobaczcie, co widzicie. Siedząc przodem, wbrew pozorom, dziecko widzi mniej, ponieważ widzi, i owszem, widzi szybę, i tak naprawdę widzi fotele rodziców, widzi ich głowy, tak, i kawałeczek przedniej szyby. Więc to nie jest jakiś powalający widok, dla którego warto dziecko przesadzić przodem. Zwłaszcza, że dziecko posadzone tyłem, również w fotelu tym większym, tak, nie w łupince, widzi znowu boczną szybę, czyli to samo co dziecko przodem, plus widzi całą tylnią szybę, zwłaszcza jeżeli wyciągniemy zagłówki. I w tym momencie dziecko widzi to, co będzie chciało widzieć, widzi dłużej, widzi więcej, a żeby obserwować dziecko i jeżeli możemy się denerwować, że dziecko się, na przykład, że nie widzimy dziecka, to możemy zamontować sobie lusterko. I wtedy jak najbardziej dziecko widzimy, a dziecko widzi więcej. Więc to jest akurat bardzo, bardzo, bardzo duży mit. Dziecko widzi więcej tyłem. Mit numer 4. Mit numer 4 to jest: co z nogami? Jestem na kilku grupach na Facebooku. Moje dziewczyny mają obecnie 2,5 i pół roku. I obydwie jeżdżą tyłem. Także powiedzmy, one są dosyć małe, no mają krótsze nogi. Natomiast na tej grupie, na której jestem, rodzice czasami, nawet 6, 7, czasem 8-latków drobnych, wstawiają zdjęcia tych 8-latków w fotelikach tyłem. I okazuje się, że te dzieciaki, które już przecież doskonale potrafią mówić, bo przecież 7 czy 6-latek, bo doskonale potrafi się skomunikować, nie dosyć, że chce jeździć tyłem, ponieważ ma co zrobić z nogami, a przodem właśnie mu drętwieją, ponieważ nam się wydaje, że tyłem będzie niewygodnie, bo dziecko musi mieć nogi skurczone. Natomiast po pierwsze, fizjologia dziecka jest inna i jego stawy, więzadła, mięśnie są trochę inaczej zbudowane i po prostu są trochę luźniejsze. Więc ta pozycja, która dla nas byłaby bardzo niewygodna, dla dziecka po prostu będzie wygodna. A po drugie, spróbujcie sobie usiąść na kilka godzin z nogami zwisającymi po prostu w dół. To uwierzcie mi, dlatego właśnie bardzo często niższe osoby w autach kładą nogi na deskę rozdzielczą, kładą nogi do góry i bardzo często to właśnie był problem, że co ja mam zrobić z nogami, bo mi cierpną. Tyłem nie ma tego problemu. Dzieci potrafią sobie trzymać nogi w naprawdę, naprawdę różnych pozycjach. Potrafią sobie je trzymać do góry na oparciu, mogą sobie je trzymać skrzyżowane po turecku, mogą je sobie trzymać na zewnątrz jakby fotela. Naprawdę, wierzcie mi, dzieci sobie bardzo dobrze z tym radzą. Lena jeździ w fotelu tyłem i absolutnie nie narzeka, tak? Ona sobie doskonale z tymi nogami radzi.
To, co jeszcze dla mnie bardzo przekonuje, to jest to, że gdyby dzieciom było niewygodnie, to teraz ci rodzice, którzy wożą tych 6 czy 7-latków w fotelach tyłem, czy nawet 4-latków, to są dzieci, które są już duże, umieją mówić i są silne. Ja któregoś razu, kiedy Lena wpadła w histerię, a musieliśmy jechać, miałam naprawdę duży problem, żeby ją zapiąć w fotelu. Tak, żeby mi z niego nie wyszła. A Lena ma dopiero 2,5 roku. I tutaj nie był problemem fotelik, tylko zupełnie inna sytuacja, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie włożenia wierzgającego, niechcącego siedzieć w foteliku 6-latka na siłę do fotelika. Bo uwierzcie mi, to dziecko wyjdzie z tego fotela, zwłaszcza, że 6-latek będzie potrafił sam się na pewno odpiąć, tak? Także wierzcie mi, naprawdę dzieci potrafią sobie radzić z nogami. I mit numer 5. To jest kwestia bezpieczeństwa. I teraz kwestia tego, że rodzice martwią się o to, że dzieci wybiją sobie zęby podczas wypadku. Tak? Oczywiście wsiadając do auta nikt z nas nie podejrzewa tego, że będziemy mieli wypadek. Natomiast niestety wypadki się zdarzają, możemy mieć wypadek nawet wyjeżdżając z własnego podwórka. Może wjechać w nas jakiś wariat po prostu i tyle. I teraz rodzice podają argument tak, bo jak będzie wypadek, to dziecku te nogi uderzą w zęby i wybiją się zęby i tak dalej. Ja mówię bardzo, bardzo brutalny, ale bardzo prosty argument. Ja wolę dziecko z wybitymi zębami i wolę zapłacić za koronki, niż płacić za trumnę i wsadzać do tej trumny dziecko z pełnym uzębieniem. Bo dziecko ma zupełnie inną proporcję ciała, zupełnie inną proporcję głowy wobec ciała. I teraz, gdybyśmy my chcieli poczuć się tak, jak czuje się dziecko i tak, jak może czuć się dziecko podczas wypadku, to musielibyśmy założyć na głowę kask, który ma mniej więcej 15 kg przy 80-kilogramowej osobie. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje z Waszą głową, jeżeli zostaniecie szarpnięci do przodu. Te 15 kg leci. Kark jest złamany na 100%. I teraz ja wolę, naprawdę, uwierzcie mi, badania nie pokazują tego, że będziecie sobie wybijały te zęby w fotelach tyłem, ale nawet jeżeli, to ja wolę dziecko z wybitymi zębami, ale dziecko, które żyje, niż dziecko, które ma pełne uzębienie, ale ma złamany kark. Także słuchajcie, to jest 5 mitów, to są najbardziej popularne oczywiście mity. Natomiast jest to temat dla mnie bardzo ważny. Zapraszam Was do obejrzenia też mojego filmu, tak jak wspomniałam, dotyczącego wyboru fotelików, bo to też jest ważny temat, to jest temat dla wszystkich. Rozumiem, że nie wszyscy chcą wozić dzieci tyłem, aczkolwiek warto wiedzieć, znać alternatywę i wiedzieć o tym, że po prostu jest to bezpieczniejsze i że statystyki pokazują, że dzieci wożone tyłem dostają mniej obrażeń w czasie wypadku niż dzieci wożone przodem, niezależnie od wieku. W Norwegii, gdzie jest obowiązek wożenia dzieci tyłem do 4 roku życia, w momencie, kiedy zostało to wprowadzone, odsetek dzieci, które zginęły w wypadkach, spadł do zera. Dzieci do 4 roku życia. Dla mnie to jest bardzo prosta kalkulacja. Ja chcę mieć zdrowe, żywe dziecko. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie, woźcie się bezpiecznie i do zobaczenia i korzystajcie ze słońca. Pa!